Tym razem jesteśmy, proszę Państwa, w Pruszkowie, na torze kolarskim Arena Pruszków i spróbujemy nie popalić bioderek i wsiąść na rower torowy i przejechać parę okrążeń. Zapraszamy. Zrób zdjęcie Ud. Guns N' Roses zrób zdjęcie. No bo to u nas też ważne właśnie, żeby trenować, na jakich watach, jakie waty osiągamy, nie? To wszystko, no to macie... prędkość, no to jest... Wioślarze to już też są tylko waty, nie? Jak byłem, robiliśmy program z wioślarkami, dziewczyny też tylko i wyłącznie, wiesz, maszyna i sprawdzanie tego, co się z tą dzieje, nie? No tak, no ale no bo to jakby no już odeszło to od tego, że stoi trener i tylko łapie czas. No teraz... XXI wiek. Tak, XXI wiek. Teraz my startujemy, tak jak właśnie czy tam wioślarze cokolwiek, to oni wszystko wiedzą, w którym momencie słabną, w którym za mocno na przykład poszli. Tak. I wszystko widać. Proton? Czemu nie jakiś taki cudownie zapakowany? Kask? No. Mam tam w pokrowcu. A, masz taki torowy? No i to jest ten, co się w nim ścigamy, już startuje. I to jest to 5 watów więcej od zwykłego, prawda? No bo wiesz, na odcinku 200 metrów musisz ukraść wszystko. Tak, tak. No kurde. Profesjonalne rękawiczki torowe, które kosztują miliony monet. Ja pierniczę. Mój nieprofesjonalny szosowy kask z dziurami. Puścić małpkę na urządzenie i już jedzie. Niko, nie musisz holować za sobą. Bardzo często zdarza się tak, że jak jedziecie, przypomnijmy, w sprincie startujesz we dwójkę, tak? Ale w niektórych konkurencjach jedzie cała masa ludzi na torze. 24 może maksymalnie być w ciągu jednej konkurencji. 24 na osoby na torze, które pędzą z prędkością 50 na godzinę na 250-metrowym torze, łamiąc się na łukach, tak? Domyślam się, że może być bardzo nerwowo. Bo też każdy pracuje, żeby swoją pozycję zatrzymać, nerwowo. Czyli łokcie chodzą na boki, tak? Dokładnie, no to jest cały czas, no jeździmy no, centymetry za kołem, obok siebie, no cały czas jest kontakt w tym średnim dystansie właśnie, gdzie jest tam ponad 20 osób na torze, gdzie oni jadą jedną zwartą grupą i na odcinku 20 metrów muszą się wszyscy zmieścić na tym tak torze, no to można sobie wyobrazić tak jak na szosie w peletonie, no jest ciasno cały czas, no jest mało tego miejsca, a gdzie wchodzi jeszcze rywalizacja, czyli trzeba na tamtej kresce być pierwszym, no to nagle te przeciskanie się, to wszystko, no cały czas jest gdzieś tam. Czy można powiedzieć, że trening za młodu w kolarstwie torowym pomaga Ci później na przykład być dobrym sprinterem, kiedy się przerzucisz na szosie, jeśli się w ogóle przerzucisz? Czy pomaga to jakoś? Znaczy stricte sprinterem torowym jak się jest, no to już jakby nie ma możliwości za bardzo przejścia na szosę. Może ten bardziej średni dystans, ten, które właśnie są te konkurencje typu Omnium, ten wielobój kolarski tak zwany u nas, czy Madison, te w parach, co oni się wypychają za dłonie takie na przykład tam, no to tam tak, no na przykład Cavendish przecież, Elia Viviani, szosowcy, którzy w Londynie grzecznie startowali grzecznie na torze, żeby zdobyć medale. Tak, i zdobywali medale. No Viviani, mistrz olimpijski przecież, no to w Omnium, więc to nie jest przypadek. I to są sprinterzy potem też na szosie, to są właśnie sprinterzy, ale stricte kolarz sprinter, tak jak ja jestem torowy, gdzie ma no... dużą masę poprzez właśnie rozbudowane tutaj uda i całe ciało, no to my jakby, no, my trenujemy po to, żeby w ciągu tych na przykład 750 metrów jak najszybciej je przejechać. Czyli mamy się rozpędzić do prawie 80 na godzinę i jechać z taką prędkością. Od momentu, w którym zacząłem jeździć na ostrym kole, jestem wytrzymalszy.
powoduje to po prostu, no, że nie ma możliwości wolnobiegowania, tak? Nie ma możliwości nie kręcenia. Bo tak? Nie ma tego takiego jakby, a pokręcę, mam już prędkość, przestanę tak jest, tak. I odpoczywam tak, tak naprawdę, bo tak. Wtedy się siedzi. A tu trzeba jednak cały czas trzeba napięcie mięśni trzymać, trzeba cały czas kręcić. No i to wymusza na nas po prostu ten wysiłek fizyczny poprzez co potem no, i nasza sprawność fizyczna cała się podnosi do góry. Wszystko jest karbonowe. To rozumiem, że chodzi korby o to, karbonowe. Żeby była tak sztywna ta konstrukcja, żebyś wszystkie waty, które ładujesz w pedały, przełożyły się na ten tak, wektor. Na ten tak, na prędkość, żeby to właśnie żadne, bo jakby rower jakby mniej byłby sztywny, no to te waty gdzieś uciekają. Tutaj 5 watów ucieknie, tu 5 watów i koniec końców wyjdzie, że na kresce tyle przegrałem przyjąć. Tyle, dziesiątką sekundy przegrałem. Więc no rower musi być dość często też wymieniany, bo poprzez nasze treningi, które codziennie... Zmęczenie materiału. Zmęczenie materiału zwykłe, no tak jak w samochodzie jakieś tam oleje, to wszystko się wypala, też trzeba wymieniać cały czas różnego typu sprzęty, no to tak samo u nas. No trzeba też co jakiś czas ten rower wymienić, łańcuch, pedały, no jednak to się wszystko męczy, no i potem tracimy właśnie na tym, dlatego no, wymiana sprzętu też jest cały czas. Wydawałoby się, że są to tak niewielkie zyski. Wydawałoby się, że te 5 parę, bo tam 6 watów, 10 watów na jednym przykręceniu, czy nie wiem, waty zyskane na oponie, waty zyskane na tym, że masz mniejszą kierownicę, waty zyskane na przykład lepszych łożyskach, tak? Czy ceramicznych na przykład łożyskach, mamy, tak, albo łożyska. Na tym, że łańcuch jest specjalnej konstrukcji. Wydaje się, że to jest nic, ale w rowerze prawda jest taka, że ziarnko do ziarnka tak, i z tego wszystkiego potem. Zbiera się już pewna wielkość, tak? No i... tym bardziej, że u nas właśnie decydują te centymetry tak o wygranej, więc dla nas każdy jeden wacik zyskany, czy to właśnie poprzez sprzęt, czy poprzez naszą siłę, no to jest, czy skończymy na przykład na końcu z medalem, czy nie. No niestety, no tutaj jest na tyle właśnie wszystko ważne, bo u nas decydują te dziesiątki sekundy, że właśnie tak jak mówisz, czy to właśnie łożyska ceramiczne, poprzez, czy to jakiś specjalny łańcuch, mamy też łańcuchy ceramiczne, no to jest wszystko na taki, z taką technologią, już niestety, to jest wyścig też technologii, no kto ma jakby lepszą technologię, no to ten też będzie gdzieś tym sprzęcie królował, no i no niestety, no tak, już sport wszedł na taki poziom, że nie tylko trening, ale i sprzęt z nas robi tego mistrza potem. Maszyna startowa w naszych konkurencjach, do konkurencji czasowych. Jak widzisz, rower jest do niej teraz wpięty, że tak powiem. Tutaj tylnie koło trzymają takie dwa hamulce jakby. Tak jak w zwykłym rowerze masz hamulce, tak samo. Jest ciśnienie, które tutaj właśnie zaciska te szczęki. Jest przypięty rower, tu jeszcze to się wysuwa. Łapie za sztycę. No i za chwilę, jak tu skompletujemy całość, no to wsiądziesz sobie. Tutaj masz zegar z czasem. I on akurat pokazuje 20 sekund. I 20 sekund. Na 10 sekund do końca będzie sygnał taki, żebyś wiedział, że 10 sekund. I odliczanie zaczyna się od 5 sekund. Jest 5, 4, 3, 2, 1. I na 0 te hamulce puszczają. A ja się wywracam. Lepiej pojeźdź do przodu niż się wywracam. Dobrze, na 5 wy zaczynacie wykonywać te takie... Tak, niektórzy mają to do siebie. Trzy ruchy robią, tak? Ujają, jakby w rytm tak, później zacząć, nie? Rytm, tak. O, teraz! Hop! Hop, hop! Nie wiem, rodzice jeździli, byli nie. Kolarzami? Nie. Tata był kolarzem, mama była kolarką. Brat? Też nie. Pierwszy chłopak? Też nie. Kolega z klasy najlepszy? Też nie. To jest skąd kolarstwo? Skąd miłość do roweru? Może z tego, że jestem z Pruszkowa. Powstało, no okej. Okay. Budował się tor kolarski w Pruszkowie, powstawał nowy klub. I prezes tamtego klubu przeprowadzał nabory we wszystkich szkołach w gimnazjum w Pruszkowie i w okolicy.
przyszedł, zrobił nam jakieś testy na rowerach. Ja już nawet nie pamiętam, co to było, bo nie interesowałam się tym. A miałaś lat? 14. Ha? To była druga gimnazjum. Przyszedł na WF-ie, zrobili nam jakieś testy. I ja już o tym zapomniałam. Po pół roku przyszedł, powiedział, że dobra, ta zawodniczka się nadaje. Zapraszam ją do klubu. No i moi rodzice to byli tak... Dobra, to masz słomiany zapał, bo wcześniej koszykówka i siatkówka, taniec towarzyski. Dobra, spróbujesz, nie będziesz żałować. No i tak spróbowałam po miesiącu, szczerze mówiąc, już mi się znudziło, bo tylko jeździliśmy na szosie po 10-15 km. Ale to było dla mnie nudne, ja wolałam coś, co da mi więcej adrenaliny. Spróbowałam pierwszy trening na torze w Żardowie i mi się spodobało. To nie podobało ci się 10 km na szosie, a podobało ci się 250 w kółko, tak, non-stop w tak. tym samym otoczeniu. Tak. I jak nie miałam wtedy już wjeżdżać na szosę, to ojejku, no dobra, jedziemy. Tak wyglądały, proszę Państwa, rowery 30 lat temu. Zmiana przyrzutek była na ramię. Na ramię, tak jest. Manetki były tylko do hamowania. No i generalnie biegów było troszkę mniej. Technologia była inna. Tu co prawda mamy rower torowy, który przerzutek nie ma i również manetek nie ma, bo hamulców nie ma i one są niepotrzebne, ale myślę, że trzy takie rowery by ważyły tyle, co jeden taki Jaguar, który tutaj stoi, prawda? Ten wyścig technologiczny w kolarstwie szosowym jest potwornie progresywny. Mam wrażenie, że za parę lat nawet nie staram sobie wyobrażać, jak będą wyglądały rowery, jeśli w tej chwili rowery wyglądają niesamowicie futurystycznie, kiedy rama jest tak ukształtowana, żeby zmieścić koło, tak? Kiedy ten szerokość rur przy środku supportu jest tak ogromna, żeby moc, którą ty generujesz w trakcie pedałowania, nie połamały tego roweru, tak? Bo nie oszukujmy się, typu gdybyś generowała takie waty, jakie generujesz na rowerze tego typu, prawdopodobnie urwałabyś korbę, tak? Prawdopodobnie po którymś ruchu to wszystko spadłoby w dół. Przede wszystkim wszystko jest teraz dużo lżejsze. Na jednym paluszku spróbuj. No moja stalowa szosa, bo są też niestety w świecie fetyszyści, którzy lubią mieć stare przedmioty. Ja chciałem mieć właśnie taką starą szosę. Waży ona pewnie dwukrotnie tyle, co twój rower. Ulu, powiedz mi, to jest startowy rower, czy to tak, jest treningowy rower? Tak, to jest startowy i treningowy, aczkolwiek na te najważniejsze zawody tak jakby... Stop. To jest twój rower? Startowy i treningowy, dobrze, ale startowy to... w okresie przygotowawczym. Liczamy. Sekund? 6 sekund. 6 sekund takiego no. czegoś. Opór. I tu masz na przykład 2098 W. Tak widziałem, bardzo się uważnie przyglądałem na tym. Boisz się? Boję się. 5, 4, 3, 2, 1, hop! Miało być 6 sekund, a ile było? Było 6 sekund. To 6 sekund tak mijało. Musisz między 1200 a 2000 W się zmieścić. Peter Sagan statystycznie. Peter Sagan przyszedł, się ogolił, operację plastyczną przeszedł, zmalał trochę. 5, 4, 3, 2, 1. Jo! Dawaj, szybko, dawaj. Wypięło mnie? A już na rekord szedłeś. Ale moc dobra. Ile było watów? No masz. 1259. Nie jest oczywiście. Dawaj, mocno!
dawaj, 15 sekund tylko. Dawaj to szybko. Dawaj, jeszcze 10 sekund, 10 sekund. Nie dojechał. Dobry był? Bardzo dobry. Trochę brakowało, ale średnio. Jest potencjał. Co czujesz teraz? Szczęście. Wypełnia go szczęście. Czego ci życzyć przed Tokio? Finału olimpijskiego? No, dokładnie. Złotego medalu. Medalu się nie życzy, bo to pecha przynosi, tak jak gwizdanie w Tatrze. Nie, to tylko takie mówiące, nie jest. Dobrze, to w takim razie za złoto w Tokio. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Ulałość, proszę Państwa.